Skandal. Tramwaj do Winnicy opóźniony aż o miesiąc. 1 sierpnia będzie rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Będą zmiany komunikacyjne i będzie ZTM w Paradach. Ponadto 5 ofert wyprzetargu na budowę mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę oraz Metro Warszawskie wybrało wykonawcę prac przedprojektowych dla trzeciej linii metra. O tym nie tylko w Mniejsza z Tym, w sobotę 31 lipca. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć Wam znowuż i zaczynamy kolejne Mniejsza z Tym. No i zaczynamy od awarii wind na stacjach metra. Będziemy robić je bardziej skrótowo, bo poniekąd stwierdziliście w komentarzach, że nie jest to aż takie niezbędne. Dlatego wkrótce. Awarie wind są tylko i wyłącznie na stacjach Ratusz Arsenał i Metro Wilanowska, a prace modernizacyjne są na stacjach Metro Imienin, Metro Racławicka i Metro Wilanowska. Idąc dalej, ZTM upiększa nam pętle autobusowe i to bardzo dobrze. Aż na 7 pętlach posadzono 7600 letnich kwiatów. Pasażerowie mogą podziwiać tysiące smoczych i boliwijskich begonii posadzonych w piętrowych kwietniach. Ładnie, ładnie. Powiem Wam, naprawdę to ładnie wygląda. Pętle coraz lepiej wyglądają. Ciekawe, jakie będziemy mieli kwiaty na pętli na winnicy. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, iż tramwaj na winnicy został opóźniony o kolejny miesiąc. To jest skandal! Głównie dlatego, że miałem wtedy pokazać przy okazji twarz i przejechać tym tramwajem, na który czekamy z Sykutem od dawna. Sykut był bardzo rozczarowany, kiedy mu powiedziałem, że no niestety się nie uda. Tak, jest opóźniony do końca sierpnia. Prace trwają. Głównie to prawdopodobnie chodzi o to, iż nie udało, nie skończyli jeszcze z wymianą torowiska, wydajeniem pętli Nowodwory. Tam musieli rozłożyć pewną część torowiska starego, starą zawrotkę. I najprawdopodobniej tam się nie wyrobili i jeszcze odbiory techniczne, jednakże tak czy siak ich przepustowanie daty na okres, kiedy już skończą się wakacje i będzie dopiero wtedy uruchomiony tramwaj, uniemożliwia Wam zobaczenie mnie podczas otwarcia tramwaju na winnicy, ale spokojnie w przyszłości jeszcze będziecie mogli mnie jakoś spotkać. Ale spokojnie, jeszcze niedługo będziecie mogli mnie zobaczyć, albo nawet wcześniej, jak już wbijemy 2000 w sierpniu przed końcem. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale teraz pokrótce, jakie linie autobusowe i tramwajowe mają aktualnie objazdy. W najbliższym czasie to jest linia 1, linia 169, 212, 409, 500, N12, N14, N62, N64. Ponadto linie autobusowe 100, 116, 178, 180, 503, 504, 518, 912, 922, 944, 970, 980, N44 i linia tramwajowa W. O czym dokładnie? Pierwsza część to są zmiany przy rondzie. Żaba tam jest wymiana nawierzchni. Drugie zmiany to jest organizacja obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zmiany komunikacyjne, w tym specjalne linie autobusowe i tramwajowe. Tramwajowa linia W będzie oczywiście robiona, będzie na jej trasie kursowały specjalne linie tramwajowe. Natomiast innego rodzaju autobusy będą dojeżdżać do najciekawszych miejsc, czyli na przykład Cmentarz Powązkowski, Metro Marymont, Plac Notowicza, Chełmska, Dworzec Kijowski, no i różne obiekty ważne w centrum dla Powstania Warszawskiego, m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, oczywiście. Ostatnia informacja od WTP to parada, właśnie z okazji Powstania Warszawskiego. Będą w niej pływać promy, które normalnie pływają za darmo po Wiśle. Będzie można też nimi się za darmo przepłynąć. Wystarczy tylko w odpowiednich godzinach załapać się na prom i znaleźć wolne miejsce, jak domyślam się. Parada będzie trwać około 2 godziny i wszystkie promy będą startować z tego samego miejsca i kończyć, znaczy na swojej trasie będą startować i dopływać do parady i będą przepływać całą Wisłą. Sądzę, że to będzie spektakularne wydarzenie, jeśli będzie dało się, to przylecę się nad tą paradą, bo na pewno parady nad Wisłą zawsze są dosyć ciekawe. Co jest ważne, to to w jakich godzinach startują. Prom Wilga o 15.40 z Podzamcza. Bliszka będzie o 16.30 startowała i Słonka z
Cypla Czerniakowskiego o godzinie 16.50. Kliszka, jeszcze tylko powiem, z plaży przy Poniatówka. Plaża Poniatówka o godzinie 16.30 statuje. Nie zapomnijcie się załapać, bo naprawdę może to dosyć ciekawie wyglądać. Co ciekawie wygląda? No na pewno plac Pięciu Rogów, a konkretniej to, iż tam jest multum perełek podczas ich budowy. Teraz znaleźli kolejne rzeczy. Najprawdopodobniej to są stare obiekty, jakieś kamienice, a najprawdopodobniej to jakieś po prostu stare piwnice. Będą aktualnie przez konserwatora zabytków i inne osoby badane. Będą tworzone modele 3D, zdjęcia lotnicze, cuda niewidy i w ogóle. No i może niedługo prace zostaną wznowione w tym rejonie, bo oczywiście jak tego typu rzeczy są robione, konserwacje, no to zawsze wszystko musi być wstrzymane. No dobrze, dojdźmy sobie do ZDM-u. Bo tu mamy dosyć parę ciekawych informacji. Po pierwsze, 5 ofert w przetargu na budowę mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę. Miasto jeszcze nie wybrało, który będzie budowane. Miejmy nadzieję, że nie będzie źle, ale powiem wam, że czekam na ten most. Jeżeli nie wiecie, jak on wygląda, to będzie macie teraz zdjęcia. 452 metry, 6 minut pieszo, 2 minuty rowerem. Na najszerszym miejscu 16,3 metra. Oczywiście monitoring dostępny dla niepełnosprawnych. Najdziwniejsze, co mi się nie spodobało, to jest to, że to będzie strefa zamieszkania, pierwszeństwo pieszych i dopuszczone do rowerzystów. Szanujmy się, rowerzysta to może co najwyżej tam wejść, wiadomo jak to będzie. I według mnie większość ścieżek rowerowych w Warszawie, gdzie jest ścieżka rowerowa bez chodnika, albo gdzie jest ciąg pieszy rowerowy, to powinna mieć napis, że jest ścieżka rowerowa z dopuszczonym ruchem dla pieszych. Wtedy rowerzysta ma pierwszeństwo i tego się trzymajmy. Z kolei ZDM, no co to byłoby za odcinek mniejsza z tym, bez ZDM, który cały czas nam leduje. Jak co roku setki przejść dla pieszych jest ledowane, czyli doświetlane. 331 przejść dla pieszych na terenie niemalże całej Warszawy. No i tak, tu macie mniej więcej wszystkie dzielnice i ile przejść będzie robione. Dokładnych miejsc nie pokażę wam, bo tego jest dostępne w stronie na ZDM-u. Możecie sobie link w opisie, jeżeli nie ma linku w opisie, to mi napiszcie. I dokładne informacje tutaj możecie znaleźć na stronie też ZDM-u. Idąc dalej, Rondo Żaba, tak jak mówiłem, z przebudową nawierzchni. Niezłe objazdy, żeby tokolwiek, jak tokolwiek przejechać. Oczywiście jest to robione metodą bardzo szybkiej naprawy. Miejmy nadzieję, że im to szybko ujdzie i nie będziemy mieli z tym żadnych problemów. Konkretnie w weekend, no i tam trochę tygodnia też ujdzie. Kolejne informacje to, no tak, niestety smutna prawda o tym, że najbezpieczniej jest nie wychodzić z domu. Polskie drogi to istne miejsce śmierci, jednakże z moich badań takich, jak jeżdżę po Warszawie, mogę wam powiedzieć tylko, że na niebezpiecznie jest na ścieżkach rowerowych i przejściach dla pieszych, bezpiecznie jest na ulicy, ale nie o tym mówię dzisiaj, bo mówimy dzisiaj o tym, co ZDM postuluje. ZDM postuluje o to, aby w końcu, zresztą ustawodawca też do tego dąży, aby nasze przepisy i kary za niebezpieczną jazdę po drogach, wypadki i wszelkiego rodzaju rzeczy, policja mogła dawać większe kary niż 500 zł. Szanujmy się, za 500 zł to ja mogę sobie dowolną karę zrobić, tak? To nie ma znaczenia. Mogę przejechać, wjechać, obtrącić i w ogóle i nic. Ten kierowca czuje się świętym na drodze. 500 zł to jest nic w porównaniu. To powinno być, nie wiem, 2,5 tysiąca to minimum, żeby jakkolwiek ruszyć jego portfelem, bo 500 zł to mu wyleci, to jest 500+, tak? Leci to na każde dziecko. Powinno być więcej, bo inaczej nic z tym nie wyjdzie. Na szczęście ZDM wie, jak jechać po kierowcach. Oto samochód, który służy do e-kontroli. Pojazdy do e-kontroli. No i ten film jest idealny, od razu wam to mówię. Natomiast tak, 4 dodatkowe samochody do e-kontroli już za 2 miesiące, bo została podpisana umowa. Za 2 miesiące liczba pojazdów wzrośnie z 3 do 7 i bardzo dobrze. ZDM powinien rozbudowywać swoją flotę, aby szybciej inkasować wszystkie osoby, no i żeby miasto miało więcej pieniędzy na rozbudowanie większej ilości linii tramwajowych, bo metro to i tak wszędzie rozbudowują. Ale o metrze za chwilę, bo najpierw powiemy o SkySava. SkySava jest już z wiechą. Jeżeli nie wiecie, który to jest budynek, to jest ten obok ronda ONZ, który ma bezpośrednie wejście metrem. Ponad 155-metrowy wieżowiec to jest. Ładnie wygląda. Jest na czubku wiecha. Będę w Warszawie. Może 1 sierpnia nie uda mi się podlecieć, bo wracam 31, czyli kiedy wy to oglądacie, do Warszawy. Teraz jestem na wyjeździe. W swojej działce, tak przy okazji.
Natomiast chętnie zobaczę tą wiechę, bo jednak wiecha na wszelkiego rodzaju wieżowcach Warszawy i tak wysoko jest spektakularna. Chociaż 155 metrów uzyskać w tym rejonie, to naprawdę trzeba się byłoby postarać się, żeby to zrobić zgodnie z przepisami, więc pewnie będę musiał na to patrzeć z dołu trochę. Ale tak, ja o tym już mówiłem chyba, albo nawet jak nie mówiłem, to zauważyłem, że w metrze warszawskim, a konkretnie na nowych wspaniałych stacjach, mojej ulubionej stacji metro Płocka, Młynów i Księcia Tomasza, są pewnego rodzaju problemy. Konkretnie na Młynowie czuć jakby było ciemno nad torami. Na Płockiej mamy wielki kurz i to już nawet przy otwieraniu tych stacji metra był tam kurz. Takie wielkie kłęby brudu, czegoś na tych szybach, które możemy patrzeć obok naszej miedzi. Miedź nasza też z boku nie najlepiej niestety wygląda, wszelkiego rodzaju osady na nich zostają. No i na Księcie Tomasza może najlepiej wygląda z tych wszystkich trzech stacji, które były otwierane. Ale no cóż, niestety nasze stacje nie wyglądają najlepiej, tutaj nam transport publiczny to wypomina. Może to nie było najlepsze wszystkie rozwiązania, zwłaszcza na Płockiej, nie wiem jak oni musieliby odkurzać to, żeby to wyglądało i żeby aż tak bardzo się nasze stacje metra nie kurzyły i nie brudziły. Ale to nie wygląda jakkolwiek reprezentatywnie i robi się coraz ciemniej na stacjach metra. A były takie ładne, nowoczesne, no i niestety nie wyszło. Metro warszawskie z kolei z drugiej strony poszło krok dalej i wybrało już prace przedprojektowe, a konkretnie wykonawcę dla prac przedprojektowych dla trzeciej linii metra. Jest to firma ILF, jeśli dobrze przeczytałem, jeśli źle, to przepraszam bardzo was. Odcinek oczywiście metra to jest przez stację od Stadionu Narodowy, przez Dworzec Wschodni, z budową stacji techniczno-postojowej Kozia Górka, Mińska, Rondo Wiatraczna, swojego przy stacji Mińska będzie nowa siedziba ZTM-u, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka Jeziorańskiego i Metro Gocław. O trzeciej linii metra też się szykuje niedługo już film. W sumie to zapomniałem o tej serii, ale ona będzie dosyć ciekawa i chyba mi się spodoba. No prace przedprojektowe. Zwycięski projekt będzie mieć 18 miesięcy na realizację tych prac. Niestety nie wiemy dokładnie, ile kosztuje nasza ta firma i prace przedprojektowe. Wiemy tyle, że się zmieściły w budżecie do 33 milionów i wszystkie firmy byłyby w przedziale od 19 do 27 milionów, czyli najprawdopodobnie miasto i tak przeoszczędziło na tym niż chciało. I to bardzo dobrze. No i na koniec oczywiście nie może zabraknąć sondaży, mniejsza z tym, chociaż o nich zapomniałem już przy nagrywaniu głównej części. No i tak, dwa sondaże, jak co tydzień. Pierwszy z nich, czy powinny powstać stacje metra M1 Plac Konstytucji i Muranów? Dałem wam tu bardzo dużo możliwości odpowiedzi i większość z was stwierdziło, bo aż 61%, iż powinny powstać obydwie stacje. 16% stwierdziło, iż nie powinny powstać żadne stacje, z kolei 9% iż tylko Plac Konstytucji i 5% iż tylko Muranów. 9 osób powstrzymało się od udziału w tej ankiecie, a konkretnie nie miało zdania. To w sumie nie powstrzymało się, bo po prostu napisało, że nie wie. Także takie ciekawostki. Według mnie powinny powstać obydwie stacje, ale podczas budowy i jak wy tam piszecie w komentarzach, iż powinny powstać zgodnie z architekturą pierwszej linii metra, to z wami się 100% zgadza. Nie powinny powstać wyglądające jak M2, tak futurystyczne, by po prostu psuły całkowicie klimat M1, więc to powinni w ten sposób zrobić. Druga ankieta jest bardziej w moim kierunku skierowana, ponieważ miałem komputer w serwisie do środy. W środę go odebrałem, ale później nie miałem zbytnio jeszcze jak montować filmów. Trzeba było go postawić, wiecie, Windows ma 4 biliard aktualizacji, kiedy się go włączy komputer od zera. Więc co się działo? A mianowicie zapytałem się was, z jakiego operacyjnego systemu korzystacie najczęściej na komputerze? Większość z was oczywiście bez tutaj mojego zdziwienia korzysta z Windowsa, to jest aż 82% osób. Co mnie trochę zdziwiło z jednej strony, bo myślałem, że więcej jest osób na jabłkach, bo na macOS jest tylko 11% z was. 2% to jest Linux, 1% to jest inny system, rozumiem, że jakiś SteamOS, co nie? No i nie wie 3% osób z jakiego systemu na komputerze korzysta, bądź może nie ma po prostu. Nie wiem, nie oceniam. Takie tutaj były sondaże, mniejsza z tym. Oczywiście jeśli chcecie brać udział w moich sondażach, to na karcie społeczności, one się co jakiś czas pojawiają na moim kanale, na zawsze, zazwyczaj na początku tygodnia i druga ankieta w czwartki w godzinach popołudniowych.
Na sam koniec powiem wam tylko tyle, no niestety co do pokazania twarzy mamy problemy, no bo na winnicy miałem to pokazać, a ponieważ winnicy opóźnili, to pokazanie twarzy też opóźnię, więc mniejsza z tym na razie będzie w takiej samej formacie jak jest teraz. Natomiast jest szansa, że szybciej pokażę twarz, bo już na 2000 subskrypcji na pewno pokażę twarz i przy okazji na 2000 subskrypcji będzie Q&A ze mną. Wtedy się pojawi jakiś tam post, będziecie mogli je zadawać przez Discorda, przez komentarze. Naprawdę mam to już dosyć rozwiązane i z Cykutem się do tego przygotowujemy. Sądzę, że w sierpniu naprawdę subskrypcje mocno podskoczą, bo mam dla was multum ciekawych filmów. Zresztą wy dzisiaj widzieliście prawdopodobnie dwa odcinki z POW-u, bo nie zmieściły mi się, a konkretnie nie udało mi się je wysłać wcześniej. Mam nadzieję, że wam się taki materiał podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I najprawdopodobniej już we wtorek, bo w niedzielę nie da się latać, w sobotę, w sensie w poniedziałek najprawdopodobniej już będą normalne warunki i sobie polatam, a we wtorek już opublikuję kolejny odcinek z zachodniej, na który na pewno część z was czeka. Do zobaczenia już wkrótce. No i oczywiście możecie mnie też wspierać, tak jak inne osoby, które to wspierają, które właśnie widzicie teraz na ekranie, obok przycisku subskrybuj, jakby coś. Do zobaczenia. Cześć!